Sprzęt jest przystosowany do pracy z wszystkimi stawami obwodowymi. Dla celów demonstracyjnych ja będę z panią Dorotą pracował tylko na stawie łokciowym, żeby pokazać Państwu ideę pracy tego sprzętu. Akurat tu jest teraz zamontowana końcówka do stawu łokciowego, natomiast robot pracuje z końcówką do stawu skokowego, z pinami podeszłowe i grzbietowe stopy. Tutaj mamy skomplikowane końcówkę dostawu barkowego, gdzie możemy zrobić zgięcie i odwiedzenie. Pronacja, supinacja. Końcówka do stawu kolanowego i do stawu biodrowego. Postaram się Państwu w taki dosyć możliwie szybki, konkretny sposób na Pani Dorocie pokazać, w jaki sposób mamy możliwość wykorzystania sprzętu, w szczególności pacjentów neurologicznych. I to w skali loeta od 0 właściwie do 3 i w skali Ashwata, jeśli chodzi o spastyczność, też do poziomu 3. Teraz tak, rzadko kiedy my jako terapeuci mamy możliwość korzystania z EMG do diagnostyki takiej naszej funkcjonalnej, żebyśmy mogli zobaczyć, co się dzieje na powierzchni mięśnia, oraz do tego, iż EMG może zaasystować w ruchu, jeżeli pacjent jest sam wykonać ruchu w danej płaszczyźnie. Czyli robot zaasystuje, gdzie pozornie wydaje nam się, że tamtego napięcia na powierzchni mięśnia praktycznie nie ma. Robot wyłapie najmniejsze zmiany napięcia na powierzchni mięśnia i zaasystuje w ruchu. Czyli na dzień dzisiejszy na rynku polskim nie ma bardziej czulszego i bardziej czystego EMG po to, żebyśmy mogli sobie w sposób taki zero-jedynkowy zobaczyć, co tam na powierzchni mięśnia się dzieje. Jeszcze raz podkreślę, dla celów prezentacyjnych i testowych z Panią Dorotą będzie pracowała tylko na mięśniu dwugłowym ramienia. Natomiast, tak jak powiedziałem, robot pracuje na wszystkich stawach obwodowych z wyjątkiem stawów kręgosłupa. Robot ma możliwość pracy stricte czyste, bierne, rzeczywiście, jeżeli nie będzie żadnego napięcia na powierzchni mięśnia, pracy oporowej, gry rehabilitacyjne, ćwiczenia siłowe, czyli każdy etap jest do zrealizowania z tym robotem. Oczywiście nie jest to fitness, żebyśmy też mieli świadomość, ale dla pacjentów po urazach, w szczególności urazach kręgowego, po udarach jest to właściwie jeden z lepszych sprzętów, który mamy w instytucji na polskim rynku. Jak to się nazywa? Luna EMG. To jest tak. Panie Dorocie, ja będę potrzebował Pani mięśni długiego ramienia tutaj, o ten, czyli tak. My sobie Pani podłączymy elektrody. Czy tam Państwo widzicie? Jakby co można podejść, też nie będzie zrobić. Sam jakby coś się uziemi, nie? Tutaj jest EMG, a więc robot tylko szczytuje to, co dzieje się na powierzchni mięśnia, więc wszyscy pacjenci, którzy mają rozruszniki, czy mają implanty, nie ma to najmniejszego znaczenia. Można u tych pacjentów swobodnie stosować. W cudzysłowie, nie traktujemy pacjenta żadnym prądem, tylko zbieramy informacje z tego, co dzieje się. Słowo Pan odczytał moje obawy. No, tak, to także nie jest to krzesło elektryczne. Dobrze, teraz, ponieważ będziemy pracować z Panią Dorotą w stawie łokciowym, ja sobie dopasuję końcówkę, nie wiem, czy ma swobodnie, do osi obrotu w stawie łokciowym, czyli o tej wysokości. Przepraszam, robot zjedzie. Ja tutaj dla celów demonstracyjnych nie będę Pani przymocował, ale pacjentów, którzy potrzebują, bo nie są w stanie otrzymać kończyny w końcówce, możemy specjalne rękawiczki zamontować tutaj, żeby ten tryb był stabilny oraz przypiąć pacjenta do końcówki. To tylko demonstracja, więc jeszcze nie będę tutaj Państwa czasem tracił na... Czyli tak, ustawimy sobie zakres ruchomości, poza który robot nie wyjdzie.
na początek cel diagnostyczny. Dobrze, zobaczcie Państwo, to będzie typowy obiekt. Typowa informacja, gdybyście Państwo zobaczyli. Szczególnie u pacjentów, którym się wydaje, że w rolecie jest zero. Czyli przychodzi pacjent i nam się wydaje, że nic się nie dzieje, natomiast robot jest na tyle czuły, że wyłapie minimalne napięcie na powierzchni mięśnia. Gdy pani to jest delikatnie podniosła rękę do góry w tym sprzęcie. Zobaczy pani. Mogę jakoś podnieść? Nie, ja to nie chodzi. Tylko na to, żebyśmy wiedzieli, gdzie się dzieje na powierzchni mięśnia. Więc widzicie Państwo, po pierwsze, jest napięcie na powierzchni mięśnia, a dwa, jest widoczna zmiana napięcia, kiedy pacjent podniesie rękę. W związku z powyższym będziemy mogli to wykorzystać do tego, żeby robot zaasystował w ruchu pacjenta. Za pierwsze to Państwo zademonstruje, jak to wygląda w rzeczywistości. Dobrze. Czyli pierwsza informacja jest MG, jest zmiana napięcia, kiedy pacjent chce podnieść rękę. Druga informacja, zrobimy sobie teraz z panią pomiar zakresu ruchomości. Ktoś będzie bierny. Terapeuta będzie pracował sobie i tu jest opór. Albo pacjent zgłasza wrogości bólowe, dalej nie idziemy. I tu jest koniec zakresu ruchomości. Więc sobie możemy też to sprawdzić. Teraz, jeszcze jest możliwość, pacjent sam robi. Do dołu i maksymalnie do góry. I nie pójdzie do, nie przekroczy zakresu BMR. No i teraz najtrudniejsze też dla wszystkich. Będziemy sobie sprawdzali teraz pali. Czy głębokie, czyli tak. Pozwolić robotowi zjechać na dół. Tę pozycję proszę zapamiętać. Robot sam zjedzie teraz na dół. I do pozycji, która przed chwilą proszę wrócić pani sama teraz. Macie Państwo jaką wolę łóżka, jakby nie wyszło? Różnica była 4 stopni, ale to może jeszcze raz. Czyli robot teraz tę pozycję ustala. I teraz pani zadaniem jest powrócić do pozycji, która była przed chwilą. Proszę. I to pani mówi, kiedy pani będzie gotowa? Teraz. Już? Na pewno? Nie jest to proste utrafić. Nie jest bardzo dobrze. Pokazanie tego możliwości sprzętu. Czy on się nastawia łokciowym, będzie to dosyć łatwo, ale gdybyśmy mieli to i barki, czy mieliśmy kolano, byłoby trudniej. A to jest jeden z testów, które mamy w robocie, czy pacjent ma zachowane czucie głębokie. Pani wyszło to bardzo dobrze, musimy się przemówić. Pan powiedział, że ta różnica jest jakaś. Dobrze, z tego wszystkiego, co Państwo widzieliście przez sekundko, mamy raporty. Ile nam to wszystko zajęło? Z 5 minut? 4? I macie Państwo informację od razu zero-jedynkowo. Po pierwsze, napięcie, zmiana napięcia, czy napięcie w ogóle jest na powierzchni mięśnia, to jest raz. Pomiar zakresu ruchomości, czynny bierny, widzimy zero-jedynkowo wszystko wyrażone w liczbach. I pomiar czucia głębokiego, to też wszystko, możecie Państwo zobaczyć. To, co najważniejsze, oczywiście zapis graficzny. Gdybyście Państwo spojrzeli, to chce Pani jest najbardziej zainteresowana. Ale ja jestem. Moja koleżanka może pracować jeszcze. No, tak, pewno. Jak najbardziej. Myślę, że wydajność może się zwiększyć. Tak, serio, mamy informację z rutą, jakie jest napięcie minimalne, maksymalne, średnie, tonus. To ma znaczenie, jeśli prowadzimy z pacjentem terapię przez dłuższy czas. Jest to, są to informacje zrozumiałe dla terapeuty, ale przede wszystkim dla pacjentów. Więc oni widzą postępy w czasie bieżącym niemalże. To, co się dzieje na powierzchni mięśnia. Zrobiliście sobie jeszcze pomiar zakresu ruchomości czynnej biernej, wyrażone tutaj jest stopnia i ten genialny test na końcu, który z panią robiłem, też wyszedł dobrze, czyli czucie głębokie, bo to jest, mam tutaj podsumowanie, tylko 4 i 1 stopnia to jest naprawdę niewiele. Ale u pacjentów, który będzie jakiś epizod, to tak dobrze to wyglądało. Nie będzie. Można mieć pytanie praktycznie? Tak, oczywiście. Nie, no dobra, mamy postawioną diagnozę, aparat postawił diagnozę, jaki ma uszkodzenie bardzo i teraz terapia tym aparatem będzie polegała na czym, jakby pan tak powiedział. No mamy uszkodzonego pacjenta, widzimy, że to pani akurat nie jest uszkodzona, ale wszystko jest zdrowe, ale by wyszły no, pewne rzeczy, które teoretycznie klinicznie wiemy, jak śledzi pacjenta, nie? Do rehabilitacji. I teraz na czym będzie polegała ta rehabilitacja tym aparatem? To zależy od tego, co chcemy osiągnąć jako terapeucie. Robot oczywiście niczego za nas nie zrobi. Mózgiem i tak będzie tutaj oczywiście terapeuta, a za chwilę pokażę, co będzie działo się w tej pacjencie. Jeżeli
podpinamy sprzęt i wychodzi nam, że napięcie jest zero. Nic się nie dzieje kompletnie. W normalnym cyklu, żeby zachować ruchomość stawiej, pracujemy z pacjentem z przeciwami biernymi. No i nie ma innego sposobu i tak trzeba pracować. I robot to zrobi. I pokaże na chwileczkę to. Jeżeli będzie napięcie i zmiana napięcia, kiedy pacjent będzie chciał wykonać ruch, ale nie będzie mógł, to robot zaasystuje, ale warunkiem bezwzględnym jest to, żeby pacjent wykazał inicjatywę. A więc to jest najważniejsze w tym wszystkim, bo my nie mamy narzędzi jako terapeuci na tą chwilę, pracujemy tylko rękoma. I tyle nie możemy wyczuć na powierzchni mięśnia. I w normalnym wypadku przy skali Lowercie, gdzie jest zero, okazuje się, że my podpinamy pacjentów, u tych pacjentów w cudzysłowie zerowy, a napięcie jest. I to napięcie się zmienia, kiedy pacjent chce podnieść rękę. W związku z powyższym, to my chcemy, żeby pacjent aktywnie uczestniczył w procesie rehabilitacji przez aktywację ruchu. Czyli staramy się odejść od ćwiczeń biernych jako głównego zadania. I teraz pokażę na Pani Dorocie, akurat na stawie łączowym, co miałam na myśli, jeżeli pacjent ma tylko minimalne napięcie i co robot wtedy zrobi, dobrze? Oczywiście. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, co bym tutaj... Pokażę Państwu taki najbardziej, najfajniejszy program do wykorzystania takiego pacjenta, czyli tak. Nasze może sobie, a nie będzie. Postawimy sobie do tego jeszcze czy policja. No to nie jest. Zobaczcie Państwo, ustawię zakres ruchomości, poza który robot nie wyjdzie, jeżeli będziemy z pacjentem pracować w danym stawie. Podkreślę, pracujemy na wszystkich stawach podbudowych. Dobrze, gdy Pani nas położyła rękę na kolanie. Zobaczcie Państwo. Czyli tak, widzimy, że jest jakieś napięcie. Dobrze, podnieś rękę do góry teraz. Już, dobrze. I położ. Teraz, żeby pokazać tylko ideę, zobaczcie Państwo, co tutaj się dzieje. Widzicie Państwo, ten ekran światło się odbija za mocno. Widzicie Państwo, gdzie się odchodzi. Zobaczcie Państwo, tutaj niżej jest napięcie, które generuje mięsień Pani Doroty, długość ramienia, a tutaj jest próg wyżej, od którego maszyna będzie asystować z pacjentem. Czyli zobaczcie, teraz tak. Panie Doroto, podnieś rękę do góry. Jeszcze mocniej. O, za dużo próg powiem. Widzicie Państwo? Tak. Został przekroczony pewien próg i robot asystuje w ruchu. Ja celowo ustawiłem dosyć duży ten próg, ale ustawiam teraz minimalny. Teraz Pani Doroto, delikatnie tylko dwugłowę ramienia ruszyć. Czy to? Zobaczcie Państwo. Minimalne napięcie. I robot zaasystuje w ruchu. Czyli Pani Dorota będzie wpięta w końcówkę. I robot będzie pracował z Panią Dorotą w zakresie, który ustawimy. Nie przekroczy zakresu ruchomości, który ustawimy, ale to Pani Dorota będzie inicjowała ruch. Czyli jeszcze raz, delikatnie napiąć, głowy. Jeszcze troszkę mocniej, kop. Chciałbym Państwu przekazać ideę, w jaki sposób ten robot będzie pracował z pacjentem. Ona przecież nie może sama, a robot po prostu w tym momencie, jak ona chce, to może. O to chodzi, a żeby... Czy ruch robota jest ruchem jak gdyby tylko jego biernym? Tak, to jest ruch bierny. Czyli pacjentki też biernym po tym. Ona inicjuje, tak. Ale ruch tak. Jest bierny. Tak, ruch jest bierny, natomiast tu jest akurat pierwszy taki program łatwiejszy, gdzie przez cały zakres ruchomości wystarczy jeden skurcz. Cały ruch utrzymać odpowiednie napięcie mięśniowe. To jest kolejny etap, tak żebyśmy pacjenta od razu nie przebodźcowali tym wszystkim. Gdybyśmy... Spodobało się, prawda? Tak. Tak. Czyli Pani teraz sobie na przykład złapała pięcówkę, spróbowała mocno napięć ruch. Czuje Pani, że robot teraz asystuje w ruchu. No to co jest za Pani? A musi Pani to zrobić? Muszę odpuścić, no. O, teraz. No. I teraz? Kierować, no. I teraz mocno podnieść do góry, napięć do głowy. Nie, teraz nie potrafię. Teraz, mocniej. Ja sobie pracuję bez mocniej. Bardzo podkręcił. Teraz proszę. Czy Pani wygenerowała napięcie w mięśnia i robot zaasystował? Z
standardzie mamy dwukanałowe EMG. Ja, żeby Państwu nie zaburzyć tej percepcji, na razie podłączyłem pojedynczo pod jeden kanał. Gdybyście podłączyli drugi kanał pod mięsie antagonistyczne, które podmieści drugowe ramienia, to robot zjedzie w dół dopiero, kiedy będzie wygenerowane napięcie na mięsie drugowe ramienia. Dopiero zjechał w dół dostęp. Więc są takie możliwości. Dla osób pracujących technikami specjalistycznymi, PNF, czy chłopaty, jeśli chodzi o pacjentów neurologicznych, możemy podpiąć sześciokanałowe EMG i możemy, pracując technikami specjalistycznymi, możemy widzieć, co się dzieje na powierzchni mięśnia w obszarze, który chcemy to uruchomić. Oczywiście taki model posłuży. Są pacjenci, u których rzeczywiście nie ma napięcia. I rzeczywiście to jest skala 0 i nie pozostaje nam nic innego do zrobienia niż praca bierna z pacjentem i robot ma takie możliwości. Ja chcę tu zrobić teraz podpiąć pod takie przyczepkę. Tak, jest, czy czyli tak, wprowadzę sobie dwa programy. Tak, raz postawię sobie zakres nieruchomości w stanie. Teraz tak, rzeczywiście jest skala 0, co możemy zrobić. Tu jest taka ustawiona progresywna CTNK. To jest całkowicie ruch bierny, wykonywany przez robota. Co ileś powtórzeń, ten zakres ruchomości będzie się zwiększał, aż do pełnego zakresu, który sobie ustawiliśmy wcześniej. Czyli powolutku, co ileś powtórzeń, wszystko sobie ustawiamy. Ustawiamy czas, ustawiamy prędkość, ustawiamy też tutaj siłę, z jaką ma końcówka oddziaływać na kończynę pacjenta. Programy możemy sobie ustawiać w kolejkę, czyli robot pracuje na sali, w której są inni terapeuci, bądź terapeuta. Podpinamy pacjenta pod robota, robot robi swoją robotę, terapeuta z boku robi swoją robotę z drugim pacjentem. Nie ma potrzeby, żeby stać przy pacjencie, żeby teraz terapeuta stał i robot pracował. Programy automatycznie, jeden się kończy, automatycznie wchodzi następny program. Więc jeżeli mamy programy ustawione w kolejkę, możemy sobie spokojnie z pacjentem pracować, a my sobie możemy wykonywać swoją robotę z innym pacjentem i później dokonać zmiany. Więc dosyć łatwo to usprawnia pracę terapeuty, szczególnie u tych pacjentów, gdzie tego napięcia nie ma i może po prostu wiemy. Czyli tak, jeden program się skończy, wchodzi drugi, można wstrzymać sobie całkowicie ruch bierny. Jeżeli pojawi się spastyka, robot się albo zatrzyma, albo delikatnie to spastykę przełamie, to od nas zależy, jaki moment tutaj siły ustawimy na końcówce. O wszystkim decyduje i tak na końcu terapeuta. Ale pani Dorota jest zdrowa, prawda? Jeżeli chodzi o ruchomość, tak, tej części nie działa. Mamy też ćwiczenia z oporem, czyli... Próbowałam właśnie go wstrzymać w tym momencie, ale jakby to tak. Czyli tak, mamy to, pokażę Państwu jeszcze opór elastyczny, czyli klasyczny teraban. I teraz... Czy to jest ćwiczenie z oporem, które Pani musi wykonać sama ruch? I teraz taką gumę Panią podpiłem teraz do sufitu. Czyli na dół będzie ciężko. Czuć, że ciężko nie jest. A do góry będzie łatwo. Tu rozmierzę Pani, że Pani do urzędu z takim bliskim wejdzie, że... Tak, jak nie będziemy musieli. Tak? Czyli na dół jest dużo łatwiej teraz. Plastyczne ćwiczenia około z oporem, teraban. Pracujemy na mięśniu, obserwuję drugowe ramienia. Na dół jest ciężko, do góry jest ciężko. Możemy tarczy zmienić. Czyli w tym wypadku teraz będzie odwrotnie. Łatwo i do góry ciężko. Wszystko możecie Państwo sobie śledzić. Fajnie między innymi oprócz końcówki do stawu łokciowego bardzo dobrze sprawuje się końcówka do stopy. Na stopę wymaga mnóstwo pracy, czasami siły. A kto jest tutaj fizjoterapeutą? Bo ja Państwa do końca nie znam. Oprócz mnie kto jeszcze jest? Pani jest fizjoterapeutą? Tak. Najfajniej między innymi oprócz końcówki do stawu łokciowego bardzo dobrze sprawuje się końcówka do stopy. Na stopę wymaga mnóstwo pracy, czasami siły. A kto jest tutaj fizjoterapeutą? Bo ja Państwa do końca nie znam. Oprócz mnie kto jeszcze jest? Tył. Pani jest fizjoterapeutą? Tak.
Moglibyśmy pani zaprezentować stopę, w szczególności z porażeniem piszczelowego przedniego, w jaki sposób możemy z pacjentem efektywnie popracować. Zdrowie nie ma cen. Niebawem rehabilitacja będzie dostępna z minagrem w tego typu sprzęcie. Za darmo. Po darci do mnie się nie zmieścimy chyba. Mogę troszkę sobie ustawię do piszczelu przedniego, dobrze? Dobrze. Tak, zobaczymy co widzimy na powierzchni mięśnia na piszczelu przednim. Buty na kostumie się idealnie dają. Może się robić. Czyli tak, tyle i możemy dokładnie stopę sobie zrobić. Tak. Tak. Zrobimy sobie ruchomość. Tyle będzie. Musicie pracować z pacjentem sobie. Widzisz, że to dzisiaj? Jest. Tak. Teraz z panią Kasią, gdybyśmy chcieli sobie popracować, przygotujemy staw. Podnosiła pani do zycie trzeba bierne, więc robot pracuje biernie, bez aktywności żadnej teraz pani podaży. Czy pani, że robot robi całą robotę za pani, nie? Tak. To jak się ma siłę, to ciężko zmobilizować. Tak. Tyle, że tak. Czy możemy sobie poświęcić pacjentowi, nie wiem, 5 minut, to będzie pewnie z 50 powtórzeń wyjdzie. Kiedy mamy klasyczną pracę bierną w stawie skokowym, a więc pracujemy nad zachowaniem ruchomości w stawie elastyczności, nad pompą mięśniową i za chwilę wrócimy do ruchu, który będzie pacjent aktywował. Zrobię Państwu dwa programy. Jeden będzie łatwiejszy, czyli będzie musiała Pani wygenerować tylko jeden skurcz, żeby maszyna poszła, i drugi będzie trudniejszy, kiedy na piszczelu przednim będzie musiała Pani utrzymać cały czas napięcie mięśniowe, dobrze? Dobra, teraz się zatrzymamy. Dwa takie fajne sygnały. Ustawię zakres ruchomości. Jest za dużo? Zobaczcie, teraz pani musi zainicjować ruch. I robot idzie sam. To teraz poproszę o odczucia od pani Katarzyny. Co tam się dzieje? Zobaczcie, opowiem teraz.
Na początku muszę zainicjować ruch, żeby robot ruszył. I tak jest, prawda? Gdybym tego nie zrobiła, byśmy stali w miejscu. Tak, czyli przygotowaliście sobie start do pracy z pacjentem poprzez przyjawienie na początek. A teraz pani Katarzyna inicjuje ruch. No, tylko wykonuje jeden skurcz. I robot będzie sobie asystował. I to jest ten łatwiejszy program. Żeby to pacjent... Proszę nie zainicjować ruchu. Sprawdziłam to. Nie da się. To znaczy nie poruszy się za mnie. Tak, bo wchodzi się w automatyzm i jak człowiek ma ruch, no to potem już automatycznie też... Mówi się, że dla neuroplastyczności potrzebne jest od kilkuset do kilku tysięcy aktywnej pracy mięśniowej z pacjentem. Nie wliczamy to oczywiście ćwiczeń biernych, które są niejako poza świadomością pacjenta. Przepraszam, czy to było ustawione na czas, bo był moment, że nie musiałam aktywować ruchu. Tu jest zrobione i na czas, i na ilość powtórzeń. No. Czyli tak naprawdę pacjenci, jako terapeuci czy pacjenci, my doskonale wiemy, ile tych powtórzeń było zrobionych. I teraz idąc w tym, co mówi literatura, kilkaset do 2000 powtórzeń aktywnych, to Państwo możecie sobie zliczyć dokładnie, ile tych powtórzeń aktywnych było, które zainicjował pacjent. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy rentowo to zrobili jako terapeuci. Tutaj maszyna wszystko liczy. Pani Katarzyna zrobiła do tej pory 25 aktywnych powtórzeń. Więc podczas sesji treningowej możemy sobie dokładnie sprawdzić, ile tych zainicjowanych ruchów przez pacjenta było. I to jest akurat prostszy program, kiedy u pani wystarczy jeden skurcz. A teraz przejdziemy do tego drugiego, trudniejszego. Dobrze. I teraz musi pani podnieść palce i wytrzymać napięcie cały czas. Do góry. Jest trudno, prawda? Ten trening jest trudniejszy, jeśli chodzi o utrzymanie napięcia przez cały okres trudności, ale paradoksalnie jest trudniejszy u osób zdrowych. U osób, gdzie to napięcie jest minimalne, albo... To napięcie trzeba utrzymać i przy ruchu zgięcia, żeby tylko przy zdjęciu grzebowym. Ale no, i tak jest trudne do zrobienia, prawda? Czy w tym ćwiczeniu pani Katarzyna próbuje utrzymać napięcie przez cały zakres trudności w stanie zakończenia? Ten buty mam tak dosyć. Na kulturnie nie za bardzo? No. Zawsze ćwiczymy w butach. No, w ptasie trochę mniej. Jeszcze raz. I teraz proszę. Zobaczmy, co jest trudno u osoby zdrowej, żeby napięcie było takie wiele ludzi. To trzeba płacić. Jakość. Gdyby potrzeb teraz mięsień, drugi kanał na mięsień przechadę łydki, robot zjedzie w dół dopiero, kiedy w łapie odpowiednie napięcie na mięsień, na mięśniu antagonistycznym. Przyczyna bierna, to czym pokazałem, możemy pacjenta przygotować do pracy już stricte aktywnej, to co robiliśmy wcześniej z panią Katarzyną, czy robot zrobi sobie z 50 powtórzeń biernych, a później wchodzimy w aktywną pracę zasadniczą. Stopa jest o tyle tutaj na sprzęcie dosyć fajna, że odciąża nas od tej ciężkiej pracy, ale też możemy sobie dokładnie sprawdzić, jakie są zakresy ruchomości w stawie i ile tych powtórzeń aktywnych przez pacjenta było wybierane. Nadgarstek i palce też możemy tutaj ćwiczyć? Nadgarstek możemy, pronację, supinację, palce odpadają. Na robocie palca nie zrobimy, natomiast mamy osobny taki pakiet końcówek, to możemy sobie wpiąć w lunę. Oczywiście ruchy okrężem nadgarstkiem, co zrobimy, ale tutaj dzisiaj to nie przychodzą. Palce też, ale same palce jako paliczki na robocie nie zrobimy.